Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Grim Dawn. Kolejny odcinek z tej gry, dodatek Forgotten Gods. Śmieję się, bo to jest ostatni odcinek z tej gry. Ostatni odcinek na kanale nagrywany normalnie w serii. Rozegrałem 86 godzin. Teraz jest 86 godzina Grim Dawna. Dzisiaj jeszcze takie podsumowujące, będzie taki podsumowujący odcinek. Ostatnio, w poprzednim odcinku, nie ogarnąłem tego grobowca heretyka. Zostawię sobie go na razie, no bo nie jestem w stanie tych bossów tam pozabijać, zdaję sobie z tego sprawę. Także nie będę nawet się tam starał, jakoś podchodził do tego i próbował cokolwiek z tym zrobić. Została jeszcze ta skorupa, do 15 skorupy, żeby dojść. To też jest, nie ucieknie. Dzisiaj oddamy tego questa jeszcze, bo on tutaj jest, sobie wisi. Nie wiem, czy... Może weźmy od razu tam pójdźmy, bo tak się zastanawiałem, czy tego nie zrobić później. Zróbmy to od razu. To będzie z głowy. I to jest tutaj gdzieś. Ci dezerterzy siedzą tu. Trzeba do nich podejść i zobaczyć. Nie wiem, czy ich trzeba zabić. Mam nadzieję, że ten quest jakoś tam bez większych problemów zostanie osiągnięty. Mamy do posprzątania plecak, no i mam do poczytania masę rzeczy do przeczytania mam. I to zamierzam dzisiaj zrobić. No i powoli będziemy kończyć serię. Grało mi się bardzo przyjemnie. Jeszcze mnie zabiją na sam koniec. To nie jest mój koniec z Grim Dawnem. Ja Grim Dawna nie usuwam z dysku, to na pewno. Bo gra mi się w niego bardzo dobrze. Nie usuwam tej postaci też na pewno. W skrzynce, tak sobie myślałem, w skrzynce w naszej zbrojowni mam kusza na 75 poziom. I tak sobie pomyślałem, że dobiję 75 poziomu i przeskoczę na tę kuszę. I może będę grał kuszą, jeśli będzie to miało sens. Dobra, tu są ci kolesie. Ale to zanim do nich podejdziemy, to zróbmy tu porządek, bo tu jest was dużo, bardzo. Także weźmiemy was tu, ogarniemy. I dopiero z nimi zagadam. Tutaj jest bohater. Jeszcze żyje. Dobra, już nie żyje. Okej, możemy to wszystko pozbierać. Dobra, oddać mi to, co tam macie. Nie próbuj nas zatrzymać, siostro. Mamy już dość kłamstw Kymona i chcemy odejść w spokoju. Jeśli masz odrobinę oleju w głowie, powinnaś do nas dołączyć. Nie chcę z wami walczyć, bracia, ale macie coś, czego potrzebuję. A cóż my możemy mieć takiego, czego potrzebujesz na tym pustkowiu? Uciekamy przed zagładą, która czeka nas wszystkich. Jeśli Kymonowi się powiedzie, a mamy na sobie tylko trochę ubrań i odrobinę zapasów na plecach, macie artefakt, oddajcie mi go i możecie odejść. Hagan niechętnie wyciąga coś z sakiewki na pasku. Nie wiem, co chcesz z tym zrobić, siostro, ale to jest złe. Kymon obiecał nam zbawienie od tego piekła poprzez Empyriona. Zamiast tego dostaliśmy coś znacznie gorszego. Nie chcę nosić tego brzemienia. Upewnię się, że ta rzecz nigdy nikogo więcej nie zrani. Dołączenie do Kymona nie przyniosło nam nic więcej, prócz fałszywych obietnic i nędzy. Hagan wzdycha. Weź to, zabierz to od nas. Może wtedy zaznamy spokoju. Dobra, odzyskamy. Oddali po dobroci. Dlaczego miałbym ich zabijać? Oszczędzam ich. No i musimy do konklawy oddać to. Także się wrócimy, oddamy. Dlaczego miałbym ich zabijać? Nie, nic mi tam nie zrobili złego. Wracamy, zobaczymy, czy tu jeszcze ktokolwiek, cokolwiek będzie od nas chciał. Oczywiście zabicie tego ostatniego bossa w grobowcu heretyka, Morgoneta, to jest spłacenie długu dla tego kolesia tutaj, który nam dawał te średniej jakości przedmioty. No i nie uda się tego długu spłacić jeszcze w tym momencie. Dobra. Udało ci się wyśledzić dezerterów? Przekonałam ich do oddania tego reliktu w sposób pokojowy. Oszczędziłaś im życie? Jak? Przewrotnie. Sądzę, że to bez znaczenia. Wątpię, czy zajdą daleko z ich ograniczonymi zasobami. Pustynia potrafi być bezlitosna.
Ta rzecz, którą od ciebie dostałam, to kolejny fałszywy bożek Korwaka. Dopilnuję, by został zniszczony, ale może najpierw zdobędziemy trochę więcej wiedzy z tych ruin. To zobacz, czy przyda ci się do czegoś. Co dostaliśmy? Schemat, emblemat szybkości z Korwa. No, proszę bardzo, jakiś emblemat. Dziękuję. Co? Akceptuję. Gdzieś on wpadł, pewnie tutaj szata Kalidora, to nie, to też gdzieś znaleźliśmy. Pewnie z jakiegoś totemu wypadło, tu będzie. Tak, też się nauczymy. Okej. Wracamy do diabelskiej przełęczy, tam gdzie zaczęliśmy całą serię, tak naprawdę. Tam, gdzie najczęściej się pojawiałem przy logowaniu, przynajmniej na samym początku. Czyli tu. To tu też skończymy całą serię. I tak, najpierw posprzątamy sobie w plecaku, czyli zrobimy standardowo to, co robiłem zawsze. Czyli wyrzucamy, sprzedajemy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Coś powypadało ciekawego tam w międzyczasie gdzieś na tych bossach, tylko... 75 poziom, to jest mi niepotrzebne, to chcę zabrać. Tylko nie wiem gdzie, tutaj są jakieś szaty. O, obrażenie od błyskawic, proszę bardzo. No nie, to co są, to są zdecydowanie lepsze mimo wszystko. To jest level 58, tutaj 75. 70, przepraszam. No dobra, 74 poziom butów. Słabiutko. Na ramienniki jakieś. No tutaj... Obrażenia od chaosu wzrastają, ale całość obrażeń nam spada, także zostawimy sobie to, co mamy. Już większego znaczenia też nie ma. Ten hełm zmienia, też obrażenia od chaosu wzrastają, ale spadają. Spada ilość obrażeń, to też tego nie chcę. Tego nie chcę. To już obstawiam, że nie będzie jakoś super lepsze. To do sprzedania na dzień dobry. To do sprzedania, dobra. Ten... Plecak, ta jedna sakwa ogarnięta. Tego nie chcę. To na pewno do sprzedania. Tu jakiś pistolet. Ale to też tego nie chcę za bardzo. Wypadł nam jakiś fioletowy medalion albo coś takiego, pamiętam. O, pierścień, przepraszam. Na 75 poziom wypadł legendarny fioletowy pierścień. Spoko, ale tego i tak nie mogę założyć. A co on daje tak w ogóle? Obrażenia od ognia, od podpalenia, od chaosu, odporność na żywioły i bonus do wszystkich przywołańców, spojrzenie konsara. Spojrzenie konsara pada na twych przywołańców, wypełniając ich ognistą furią. No, nie używam przywołańców, także to tak średnio fajne dla mnie. Tego nie chcę. Nie chcę tego i ostatnie na ramienniki tutaj. Nie do tego slota. Też nie chcę. Tu mamy jeszcze jakieś przedmioty. To oczywiście tutaj zbieramy do poczytania. To wziąłem, żeby od razu od piątego poziomu skorupy sobie tam przyatakować, ale to na razie też nie. Na razie też nie będziemy używać. To odpada. No, szybki przegląd tych przedmiotów, które tu zostały. Jakieś pierścionki, raczej wszystko średniej jakości. Tu posprzedajemy to, co na pewno nie jest mi do niczego potrzebne. 75 poziom. Jeszcze nam się to tam zmieści gdzieś, prawdopodobnie w skrzyneczce. Jakiś amulet, ale ten amulet, który mamy, jest zdecydowanie lepszy. Jeszcze jakaś czapka, też nie dziękuję. Kolejne na ramienniki. No nie, zostaniemy przy tych, które mamy. Jakaś szata. O, szata jest. Tylko kurde, obrażenia spadają. Tylko może tutaj coś jest. A, bo tutaj są obrażenia. Ta splugawiona dusza Kiliriana tu jest i ona. Ale poprzedni daje nam 3 punkty do wybuchowego uderzenia i 2 punkty do nasyconego ogniem. Także mimo wszystko wolę to. Jakiś pierścień, ale też nie możemy go użyć. To do sprzedania, to do sprzedania, to do sprzedania.
wszystkie te czapki prawie identyczne. To jest niegłupie, ale też obrażenia spadają, tyle tylko, że już tę maskę to najwyższy czas wymienić, tylko że podoba mi się. Zostawimy. Wiem, że tam jest ta transmogryfikacja i można sobie zamienić wygląd, zresztą ten wygląd małe znaczenie ma ogólnie, ale zostawimy tak, jak już jest na sam koniec. Zdaję sobie sprawę, że mówię, na chwilę obecną to jest ostatni odcinek. Robię przerwę od Grindelwalda, ale no jest ale mam nadzieję, że uda mi się wrócić do niego na streamach, na które zapraszam. Bardzo w obecnej chwili bardziej chcę się skoncentrować troszeczkę właśnie na streamach. Dobra, to wszystko ogarnięte. Na streamach i postreamować troszeczkę inne gry też przy okazji, bo chcę sobie odpocząć troszeczkę od RPG-ów przez chwilę, niedługo. Tu jeszcze mamy sporo rzeczy do odkrycia tak naprawdę. I... bo znowu zgubię wątek. I zamierzam, jeśli wrócę do Grimdona, a pewnie wrócę prędzej czy później, to zamierzam go wziąć i postreamować troszeczkę. I to co tutaj... to jest fioletowy pierścień. O, to się odblokowało. Znaczy ten amulet to chyba... albo to na 65 poziomie. My go sprawdzaliśmy, tak, on nie był... obrażenia są większe, ale... spadają te wszystkie... plus 4, co mamy tutaj, no to tak... na dwoje babka wróżyła, można by było powiedzieć. No i mówiłem, że zgubię wątek. Całą zbrojownię tu mamy zapchaną. O, odblokowało się, bo nam level wpadł. Tak, to możemy stąd wyjąć. No to tu jeszcze posprzątamy. Mówiłem, że zgubię wątek. Czyli... Nie, to poproszę tutaj. Zamierzam pograć na streamie troszeczkę. Na streamach w Grindelwalda, jeśli już znajdzie mnie ochota. Tak jak robię to w Titan Questa, tylko że w Titan Questa zacząłem w ogóle nową postać, a tutaj bym dalej ogrywał tą. Nie rozpoczynał nowej, tylko dalej ogrywał tą. I mam nadzieję, że... no i już widać, że ta kusza nawet jak na tym 75 poziom wpadnie, to ona będzie zadawała mniejsze obrażenia. Ale i tak chciałbym przestawić się na walkę kuszą. Z powrotem wrócić do walki dystansowej, zobaczyć. Może będzie to trochę lepiej nam wychodziło. Znaczy mnie osobiście. Może też znajdę jakąś lepszą, fajniejszą fioletową kuszę, no nie wiem. To wszystko jest w planach na przyszłość. Ale to mówię, taką dosyć odległą przyszłość. Okej, teraz tak. Jeszcze mamy parę rzeczy do sprawdzenia. To wszystko na 74 poziomie się odblokowało, także to są spoko przedmioty prawdopodobnie. Tutaj troszeczkę więcej obrażeń bym zadawał, ale niedużo. Buty odpadają. Tu jakaś kusza wypadła, no i właśnie jak zamienię... Oj. Tylko, że topór jest wolny. 1,45 ataków na sekundę. Tutaj jest 1,38. To tak dużej różnicy nie ma. No ale ten akurat, ta kusza akurat jest słabiutka. Także jej na pewno nie chcę. Tutaj szybki przegląd tego, co tutaj jest. Czy coś jest ciekawego? Nie ma nic. Jakieś jeszcze hełmy. Na ramienniki też nie. Dobra. Pasek. Też nie. I ostatnie dwie rzeczy. Nic już z tego nie będziemy brać. O, to jest niegłupie. Tylko, że tak, wszystkie... A eter spada. Wszystkie odporności weszły na 80%. Nie, to też nie. Dobra. Teraz mamy do poczytania bardzo dużo rzeczy. Ja bym sobie to chciał posegregować. Czyli tak, zapiski Cormaca były. I ostatnie zapiski Cormaca. To jest jako jedność. Tutaj jest... ostatnie słowa Haroda weźmiemy. Wszystkie trzy są. Ja sobie zrobię tak, o, w ten sposób. Ucieczka magów. Tu jest raport Tua, strona 3, 4.
Nauki to jest tego ostatniego bossa. Raportuła strona druga i strona pierwsza. Nauki tu są pierwsza, druga. Pewnie był ciąg dalszy, ale nie zabiliśmy bossa, także się nie dowiem. Pisma uczonego Riona. To jest szósty wpis. Tu jest piąty. To jest jeszcze wszystko, obawy bezpieczeństwa. Wszystko przed... ostatni, korwańska ekspedycja. Pisma uczonego Riona, drugi. No tutaj nie wszystko znaleźliśmy. To jest pojedyncze jakieś. Korwańska ekspedycja, wpis czwarty. Dobra, tak mamy to posegregowane. I ucieczka magów. Okej. Okay. Wszystko poczytamy. Ja mam tutaj kawę przygotowaną, żeby przepłukiwać gardło, bo czytania będzie dużo. Także zacznę już teraz. No i cóż, spróbuję przeczytać wszystkie po kolei. Część jeszcze była sprzed zakończenia Forgotten Gods, także spróbujemy do tego wrócić jakoś. Później te raportua, to jest już na pewno pod sam koniec, znajdowałem. To znalazłem na sam końcu i to znalazłem na samym końcu. To pamiętam, że Cormac to jeszcze było przed wejście do tej... Potem pierwszą pieczęć. Może zacznijmy od tego. Zapiski Cormaca. To stworzenie jest naprawdę fascynujące. W przeciwieństwie do wszystkiego, co zostało wcześniej udokumentowane przeze mnie lub moich poprzedników, jego uzębiona paszcza leży na powierzchni niemal nieruchomo, jak drapieżna roślina czekająca na swoją niczego nie podejrzewającą ofiarę. Biorąc pod uwagę rozmiar widocznych części jego anatomii, moje najlepsze oceny wskazują, że widzimy nie więcej niż 10% stworzenia. To, co leży pod powierzchnią, może być naprawdę masywne i obejmować całość korwiańskich piasków. No, my byliśmy tam w środku. Nawet zastanawianie się nad tym może wydawać się szaleństwem, ale może być tak ogromny, że ktoś odważny mógłby swobodnie ruszyć w głąb bestii. Oczywiście w zależności od biologii układu pokarmowego tej istoty. Podobne próby podejmowano w przypadku gigantycznych robaków na półwyspie Freanal. Choć tamte ekspedycje zakończyły się niepowodzeniem, to ta bestia jest większa niż jakikolwiek znany mi robak. To odkrycie stanowi punkt kulminacyjny pracy mojego życia. Nie mogę przegapić takiej okazji bez względu na to, jak dziwne może się to wydawać. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały poczynione. Moje wstępne obserwacje bestii wskazują, że jest ona częściowo uśpiona podczas najgorętszych godzin dnia. Właśnie wtedy spróbujemy zejść do jego rozdziawionej paszczy. No chyba się nie udało. Znaczy mnie się udało, zszedłem i wyszedłem, ale... Kto nie chce słuchać tego wszystkiego, tego całego czytania, to zapraszam, tam mam na rozdziały podzielony cały odcinek, także podsumowanie na pewno będzie, jest tam gdzieś zaznaczone. A my czytamy dalej. Ostatnie zapiski Cormaca, no... Niesamowite. To po prostu niesamowite. Anatomia tej ogromnej istoty nie przypomina niczego, z czym miałem wcześniej do czynienia. I wygląda na to, że wykształciła ona rodzaj symbiozy z tutejszą fauną, pozwalając korwiańskim skarabeuszom bez przeszkód poruszać się i rozmnażać w jej wnętrzu, podczas gdy ich larwy żerują na ogromnej ilości odpadków. Podejrzewam, że służy to pozbyciu się nietolerowanych przez paszczę związków chemicznych i materiałów. Miałem również niecodzienną przyjemność zapoznać się z nieznanymi do tej pory rodzajami glist, które ukrywają się w wykrytych przez siebie jamach we wnętrzu paszczy. Wychodząc z nich jedynie na żer, o czym mieli niedawno okazję przekonać się moi towarzysze. Ich śmierć była wysoce niepożądanym wypadkiem losu, gdyż zostawili mnie samego we wnętrznościach tej istoty. Niemniej jednak zaowocowało to nieocenionym dodatkiem do mych notatek na temat cyklu odżywiania paszczy z Enant. Wygląda na to, że kleista materia, którą glizdy wyrzucają w kierunku swoich ofiar, sprawia, że coraz ciężej jest się poruszać. Moje nogi są jak z galarety, muszę zebrać próbki do dalszych badań. Podejrzewam, że nie potrwa długo, nim glizdy znów wyjdą na żer. Powietrze jest tu mdłe, a toksyczna miazga dezorientuje i przytłacza zmysły. Ktokolwiek potrafi do wnętrza tej paszczy, prędzej czy później stanie się łatwą przekąską. Przeklęta niech będzie ma pycha, która pchnęła mnie, by zapuścić się we wnętrzności tej istoty. Jednak który samozwańczy odkrywca odrzuciłby taką sposobność? Nie ma wątpliwości, że wkrótce dołączę do szeregów wszystkich tych wielkich pionierów z zoologii, którzy stracili życie w poszukiwaniu prawdy. Jednak twierdzę to z całym przekonaniem. Moje odkrycie bez wątpienia podsyca ciekawość przyszłych pokoleń. Niech dokończą oni to, co zacząłem ja, Cormac, i niech me imię zapamiętane zostanie na wieki.
A jest. Zostało zapamiętane, no zginął niestety śmiercią tragiczną, prawdopodobnie. List Jorwoka do Baana. Baana, Baana, bez banana, to nie do banana, do Baana. Biznes idzie dobrze, lepiej niż kiedykolwiek. Nowe miejsce z pewnością się opłacało w samym sercu rynku, niedaleko handlarzy przyprawami. Podczas tygodnia ceremonii prowadzących do wstąpienia. Biznes jest naprawdę dobry. Ulice i alejki otaczające sklep są przepełnione, ponieważ tysiące ludzi przychodzi i odchodzi, gromadząc zapasy, wyśmienitą pościel, jedzenie i napoje w ramach przygotowań do tygodniowych uroczystości. Są też nowi klienci sprzedawcy zagranicznych towarów. Są też nowi klienci i sprzedawcy zagranicznych towarów. Wiele więcej niż w poprzednich latach. Myślę, że rozniosła się wieść, że świątynia po raz kolejny została ogrzana upiornym słońcem i tak wielu przybyło z daleka w nadziei, że skąpią się w jego łasce. Albo w nadziei, że na zgarnięcie porządnych zysków z odbywających się tu obchodów. Jutro przygotowuję małą karawanę i wystawię swoje towary u stóp świątyni, tak jak kiedyś. Całe miasto zgromadzi się tam, by podziwiać szczęśliwców wybranych pośród darczyńców świątyni. Następnie wszyscy zgromadzą się tam ponownie 3 dni później, kiedy procesja wejdzie do świątyni, wybrani powierzą się upiornemu słońcu. Twój pradziadek opowiadał mi historię o tych ceremoniach w jego czasach. Mówił, że sam Korwak przewodniczył im głęboko w świątyni, zbierając się wraz z wybranymi i prowadząc ich do płonącego serca świątyni. Boski czasami błogosławił swoich wyznawców krótkim pojawieniem się poza murami świątyni. Sama jego obecność była rzekomo wystarczająca, by uleczyć chorych i ślepych nędzarzy. Taki widok z pewnością nie wydarzył się za mojego życia. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek z żyjących, z wyjątkiem najbardziej pobożnych kapłanów, kiedykolwiek widział upiorne słońce. Być może nie jesteśmy już godni takich rzeczy. Być może spojrzał w nasze serca i zobaczył, że zbyt wielu przybyło tylko po to, aby cieszyć się świętami. Bez zamiaru oddania hołdu lub ofiarowania modlitwy. Teraz są inne czasy, to na pewno. Chyba dobre czasy. Miasto jest tak piękne i promienieje jak nigdy dotąd, a jego ludzie są szczęśliwi i odnoszą sukcesy. Chciałbym tylko, żebyś był tutaj, żeby to zobaczyć. Wyślę to przez karawanę do Cairn, gdzie mam nadzieję, że dotrze do ciebie po powrocie do portu. Proszę, mój synu, rozważ przyjazd do mnie. Bardzo chciałbym usłyszeć o twoich przygodach w odległych miejscach, które widziałeś, o egzotycznych miastach, które odwiedziłeś. Wiem, że życie marynarza na statku jest pełne pracy, ale pamiętaj o swoim starym ojcu. Nie potrwa już długo, nim zabiorą mnie na piaski i zostawią dla uciechy nocnych stworzeń. W końcu nie buduje się świątyń dla starych, zgrzybiałych handlarzy. Z całego serca twój ojciec Jorwok. Też pewnie źle skończył, jak większość, która tutaj źle pokończyła. Wspaniałości nadprzyrodzonej krainy. Samo zobaczenie Królestwa Upiornego Słońca jest błogosławieństwem. Otrzymanie pozwolenia od samego Boga to zupełnie inna sprawa. Ale tak stało się w dniu, kiedy odwiedzałem świątynię Ran, aby oddychać świętym kadzidłem przepełniony wizją złotego światła i płomienia. Bez wątpienia było to uosobienie boskości Korwaka, jestem tego pewien. Powitał mnie z szeroko otwartymi ramionami, bym został świadkiem wspaniałości jego królestwa. Ściany świątyni rozpłynęły się wokół nas i znalazłem się na ziemi, dla której brakuje słów. W oddali stanęły masywne skrzydlate stwory, a ich lśniące pióra pokrywały błyszczące, gwiaździste niebo. Łuny surowej magii płynęły między wielkimi pływającymi wyspami drzew i roślin, których nigdy wcześniej nie widziałem. Dotknąłem jednego z korzeni, a pierwotna magiczna moc zapulsowała w opuszkach moich palców. To było zbyt wiele, by mógł to ogarnąć umysł śmiertelnika. Zwróciłem się do naszego dobroczyńcy i ze łzami w oczach mogłem powiedzieć, że wyraźnie drżałem. Upiorne słońce okazało mi litość i obudziłem się nagle, by znaleźć się w otoczeniu kapłanów w świątyni. Najwyraźniej wiłem się w konwulsjach i piana zgromadziła się w kącikach moich ust. Kapłani umieścili pod moim nosem zioło, co jak twierdzili, pozwoliło mi się obudzić. Powiedziałem im, że to nie może być prawda, ponieważ odwiedziło mnie samo upiorne słońce. Patrzyli na mnie jak na wariata. Dlaczego to właśnie ja miałbym spośród wszystkich ludzi zgromadzonych w świątyni dostąpić tego niesamowitego widoku?
Na to nie potrafię odpowiedzieć, ale nie mogę zaprzeczyć, że otrzymałem dar, nawet jeśli zazdrośnicy zaprzeczają jego prawdziwości. Kurde, jeszcze tyle mam tego do przeczytania. Kolejne. Obawy dotyczące bezpieczeństwa. Wszystkie na dodatek są takie cholernie długie. Ponieważ jest już moja czwarta prośba o zwiększenie ilości strażników naszych karawan, potraktuję to jako oficjalną skargę i jeśli moje uwagi nie zostaną uwzględnione od ręki, możesz być pewien, że mój głos usłyszy także Gildia Kupców. Powiedziano mi, że moja poprzednia korespondencja została zignorowana z powodu braku dowodów na wzrost działalności przestępczej na drodze z Doków Kain do miasta Korwan. Lecz zapewniam cię, że kryminaliści to ostatnie z naszych zmartwień. Domyślam się, że bandyci, z którymi zwykle się borykamy, stają w obliczu tego samego zagrożenia, z którym i my mamy do czynienia. W całym zagłębiu Korwan nastąpił niesłychany wzrost aktywności dzikich zwierząt. Naturalnie drapieżniki są ośmielone, atakują pojedynczych podróżników, a czasami nawet całe karawany i to w biały dzień. Przez cały czas, gdy zarządzałem karawaną, nie wiedziałem nic podobnego. Wyglądają na szalone, jakby coś doprowadzało je do szału. Ponadto zaobserwowano liczne nieznane wcześniej i wyjątkowe bestie podróżujące w watahach, prześladujące karawany w najgłębszych rejonach pustyni. Jeden z moich najbardziej zaufanych przewodników donosi nawet o spotkaniu z patriarchą gryfów na dnie doliny. Co mogło sprowadzić te potwory z ich wysoko położonych siedlisk? Cokolwiek to jest, musimy zabezpieczyć karawany albo ryzykujemy stratą wszelkich przesyłek. W ciągu ostatniego miesiąca straciłem tak wiele towaru i ludzi, że statki handlowe zaczęły narzekać na to, że ich dostawy nie docierają do kupców w mieście. Coraz trudniej jest zdobyć nowe ręce do pracy z powodu plotek o tym, co stało się z poprzednimi załogami. Musimy mieć więcej strażników chroniących te karawany. Z pewnością wy, ludzie z magistratu, możecie sobie wyobrazić życie bez wina i wdzięcznych jedwabników. Jedwabiów. Bez jedwabników może będę mógł żyć, ale jedwabniki robią jedwab, także blisko byłem. Nie zapominajmy jednak, że to właśnie karawany i ich odważni przewodnicy, którzy dostarczają takie luksusowe towary, finansują wasze wygodne posadki. Z wyrazem szacunku, Raulan, mistrz karawan. Okej. I kolejne gnijące przesyłki. Ginące przesyłki. Co ja dzisiaj jakoś, kurde, nie wyspałem się, czy co? Nie wiem, co sobie myślą zarządcy świątyni. Czy wierzą, że nikt tego nie zauważy, czy po prostu nic ich to nie obchodzi. Przejrzałem ich małe gierki. Podatki rosną, aby finansować świątynne sprawy, jak twierdzą. Podczas gdy nasze ciężko zarobione złoto wydawane jest na egzotyczne towary i napoje. Kiedy w zeszłym tygodniu nie otrzymałem dostawy wina Vaurin, drugi miesiąc z rzędu osobiście udałem się do Cairn, by zapytać o to mojego importera. Po zastosowaniu odrobiny siły i niewielkiej ilości monet zdradził mi, że asystent ze świątyni podpisał dokument dostawy ładunku, a następnie przepadł z moim winem. Następnie rozmawiałem z wieloma innymi lokalnymi handlarzami. Wygląda na to, że im również brakuje produktów, które miały dotrzeć karawaną do Cairn. Nie sugeruję, że przywłaszczają sobie dobro, na pewno nie. W rzeczywistości nie tylko płacą za nasze towary, ale także przekupują importerów, by milczeli o swoich małych układach. Bez wątpienia marnuje się na to pieniądze z naszych podatków. Zamierzam donieść o tym czym prędzej do gildii kupieckiej. Błagam, żebyś ty zrobił to samo. Najwyższy czas, by głos władzy w tym regionie poprzetrącał pióra kilku wyświęconych urzędników. Oni chyba wszyscy źle skończyli na tym później. Tutaj mamy wpisy tego Riona, one są niepełne. Korwańska ekspedycja, dobra. Zobaczmy tę ekspedycję, ona tam gdzieś podróżowała. Dzień 33. Jesteśmy w końcu wolni od wszelkich utrudnień, bez pretensji o zarabianie pieniędzy i inwestorów, którzy byli tak zaniepokojeni zwrotami z inwestycji, że spętali nasze ruchy z grają obserwujących nas opiekunów. No tak, oni gdzieś tam dostali jakąś kasę, żeby podróżować, coś tam mają odkryć. Dzisiaj rano, gdy nasze kohorty wróciły do łaźni z kolejnego dnia przeczesywania i katalogowania rzeczy zmarłych, Roderick i ja zablokowaliśmy drzwi od wewnątrz. Wyobrażam sobie ich spojrzenia, gdy wrócili po długim dniu od obrabiania grobów tylko po to, by odkryć, że ich skarbiec będzie jednocześnie ich grobowcem. Oczywiście jesteśmy teraz sami i bez ochrony. Podróżowanie będzie jednak łatwiejsze, gdy będziemy tylko we dwoje. A dodatkowo przygotowałem kilka osłon, które powinny zapewnić nam dobrą kryjówkę i ochronę przed dzikimi, drapieżnymi zwierzętami. Naprzód do świątyni płonącego z serca miasta Korwan. Dzień 35. Jestem przerażony. Stoję tu po tak desperackiej podróży u stóp wielkiej świątyni poświęconej Korwakowi. Miasto jego imienia rozciąga się we wszystkich kierunkach. Budynki popadły w ruinę, wyglądają jakby klęczały, oddając hołd nadprzyrodzonemu bóstwu. Blizny jego gniewu sięgają głęboko w fundament
infrastruktury, dowody kataklizmu, który pochłonął tych ludzi wieki temu. Starożytne kamienne rzeki są teraz schłodzone i skrystalizowane w czarne szkło. Wielkie zwały pogruchotanych skał, które poprzebijały budynki, tworząc symbole jego gniewu. Wszystko leży w ruinie, ale w świątyni w znanym jej sercu. Znajdziemy to po co przyszliśmy. Niezmienną moc, bogactwo większe niż wszystkie skarby ludzkości. Przejmiemy to dla siebie. No, wydaje mi się, że im się nie udało. Dobra, no i ostatni wpis korwańskiej ekspedycji. Czy opowieści z legend Korwanu były nieprawdziwe? Czy zostaliśmy sprawdzeni na manowce przez fałszywe obietnice? A co z białą, gorącą energią, która kiedyś ogrzewała fundamenty miasta Korwan? Nie ma nic, żadnego objawienia wielkiej mocy. Świątynia jest zimna, jej serce jest utwardzoną masą poczerniałego szkła. Wielki Bóg, który tu kiedyś mieszkał, odszedł. Dokąd? Nie wiem. Jego los jest dla mnie nieistotny. Dbam tylko o moc, która tu pozostała, a teraz wszystko zniknęło. Jestem teraz sam. Całe życie i przyjaźń minęły. Zmarnowane. Rodelik leży martwy, powalny przez starożytnego strażnika tego miejsca. Jedyny dowód, że to miejsce było kiedyś cokolwiek warte. Rodelik oddał swoje życie, abym mógł dotrzeć do serca świątyni. Jego poświęcenie okazało się bezcelowe, ponieważ historia, która nas tu doprowadziła, okazała się niczym więcej niż bajką. Jestem pewien, że niegdyś mieszkała tu wielka moc, ale już dawno jej nie ma. Być może została przejęta przez kogoś innego. Jestem teraz sam, całe życie i przyjaźń minęły, zmarnowane. Aha, to drugi raz jest to samo. Często się zdarzało w tych tekstach, że powielane zostały całe akapity. No dobra, on też tam zginął, jak wszyscy. Dobra, te wszystkie to są końcówki, także nasza ostatnia podróż po tym grobowcu heretyka, to jeszcze to przeczytamy, bo tutaj brakuje pisma uczonego Riona. Rzućmy okiem, czy tutaj takie coś znaje. Pisma uczonego Riona. Mieliśmy wpis pierwszy, teraz mamy wpis drugi. Brakuje nam wpisu trzeciego i czwartego. No niestety, nie wszystko znalazłem jeszcze. Przyjechałem dzisiaj do serca Korwan City. Po wyczerpujących trzech dniach podróży. Podróży, która zaczęła się z wielkim przytupem. Gdy przemierzaliśmy bujną oazę tuż pod murami doków Cairn. Stolica Korwanu jest czymś zupełnie innym. Bujne drzewostany palmowe zdobią brzegi płonących strumieni, zasilanych przez podziemne źródła, które buchają z niepohamowaną dzikością w środku surowej pustyni. Jest to naprawdę godny zapamiętania widok. Powiedziano mi, że to jedno źródło zapewnia najczystszą wodę w tym regionie. Najwyraźniej istnieje cała klasa kupców wodnych wyspecjalizowanych w jednym celu, zbierania stamtąd życiodajnego nektaru i rozprowadzania go po całym kraju. To tutaj też miałem okazję spotkać się po raz pierwszy z ciekawą i głęboko zakorzenioną wiarą tego regionu. Moi towarzysze, codzienna karawana z doków Cairn do miasta Korwan, uparli się, abyśmy się zatrzymali w świątyni zwanej Sanktuarium Horana, usytuowanej w sercu oazy. Najwyraźniej ważne było to, abyśmy zatrzymali się w momencie, gdy słońce stało w najwyższym punkcie, co wyznaczało godzinę na przestrzeganie codziennego rytuału, w którym dziękuję Bogu za jego miłosierdzie i cierpliwość. Mogę zrozumieć, dlaczego kultura otoczona przez tak surowe i bezlitosne ziemie byłaby wdzięczna za cokolwiek, co pomogło im stworzyć tak wspaniałą cywilizację. Szybko jednak zacząłem zwracać większą uwagę na te rytuały, gdy zalecana godzina uwielbienia nie była jedna, ale odbywało się kilka razy dziennie. Wiem teraz, dlaczego podróż do miasta Korwan trwała aż 3 dni. Drugiego dnia naszej podróży przeszliśmy przez mniejsze miasto na obrzeżach Korwanu. To było naprawdę niezwykłe miejsce. Wyglądało na to, że jest bardziej świątynią niż miejscem zamieszkania. Przypuszczam, że jest to ośrodek praktyk religijnych, miejsce, gdzie mogą udać się najbardziej oddani wierni, by odbyć swoje rytuały bez przeszkód, z dala od gwaru miasta Korwan. Tuż za miastem świątynnym znajduje się ogromna sieć grobowców. Jeden z przewodników karawany powiedział mi, że są tam pochowani najpotężniejsi wierni wiary Korwan wraz z niezliczonymi, bardzo cennymi relikwiami. Najwyraźniej dolina została wybrana jako miejsce pochówku, ponieważ gorąca krew ich Boga płynie blisko powierzchni. Podejrzewam, że pod doliną przepływa starożytny strumień magiczny, być może pozostałość długo uśpionego wulkanu. Dobra, no i tutaj mamy dziurę w całej historii, bo nie znamy tych dwóch pisów. Ale jest jeszcze piąty i szósty. Nie jestem już w stanie zliczyć dni, które upłynęły od mojego pierwszego przyjazdu do miasta Korwan. Byłem tak zajęty pracą, że straciłem poczucie wschodu i zachodu słońca. Ran byłby mną bardzo rozczarowany. Trudno mi odciągnąć swoją uwagę od badań,
Zatrudniłem młodego człowieka, żeby przynosił mi posiłki 3 razy dziennie i muszę przyznać, że rośnie stos przed drzwiami do moich komnat. Czas spędzam na przerzucaniu góry tekstów i tomów, badaniu obrzędów i ceremonii, tak aby lepiej zrozumieć pochodzenie tego korwaka. To, czego nauczyłem się do tej pory, jest naprawdę fascynujące. Tak daleko, jak tylko mogę sięgnąć, wydaje się, że nie ma sprzeczności co do jego obecności lub domeny, ani ewolucji jego kultu. To tak jakby rdzenie religii Korwana pozostawał niezmienny od samego początku, co jest dość nietypowe. To właśnie on lub jego założyciele włożyli wiele wysiłku w ukrycie prawdziwych początków. Teksty, które czytałem, sprawiają, że wydaje się, że ich obrzędy i rytuały są wykonane dzisiaj dokładnie tak jak wtedy, gdy po raz pierwszy je opisano wieki temu. Według tych tekstów Korwak rządzi nadprzyrodzonym królestwem, płaszczyzną egzystencji równoległą do naszej własnej. Mówią, że żaden śmiertelnik nie może dać świadectwa o jego wspaniałości i przeżyć. Niektórzy głupcy próbowali i zapłacili za to najwyższą cenę. Teksty ostrzegają przed wielookim opiekunem, który jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy ośmielą się wkroczyć na teren Królestwa Boga. Mówi się, że sam Korwak jest pierwotny, starożytny i wieczny. Jest przodkiem wszystkiego, co ceni ludzkość. Ze swego tronu korwański Bóg posyła wielu czempionów, by zapewnić sobie władzę. Znany był nawet z tego, że wywyższa tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie jego kultowi. Środkiem do ułagodzenia ich jest zamienienie byłych wrogów w swoich niezłomnych sojuszników. Znane teraz nazwy Ran i Ateb pojawiają się kilka razy w różnych opowieściach, które przewinęły się wokół boskich działań Korwaka. Historia wiary Korwanu jest rzeczywiście dziełem pokoleń. Upiorne słońce jest przedstawiane zarówno jako błogosławiony płomień, jak i przerażająca siła zniszczenia. Wydaje się, że jest on zarówno przedmiotem uwielbienia, jak i lęku wśród tych, którzy okazują mu szacunek, i to nie bez powodu. Choć Korwak jest ogólnie przedstawiany jako życzliwy dla swoich zwolenników, istnieje wiele zapisków o katastrofach lub jawnych czystkach, które przepisywano zemście Boga niezadowolonego ze śmiertelników. Niektóre z tych wydarzeń wydają się mi niesamowicie znajome. Choć nie pamiętam dlaczego. Podejrzewam, że istnieją podobne mity, z którymi miałem kontakt w pobliskich regionach. Istnieje również wiele rytuałów, które wykazują niezwykłe podobieństwo do prymitywnych praktyk, które badałem w przeszłości. Prowadzi mnie to do zastanowienia, czy istnieją inne plemiona i cywilizacje, które czczą Korwaka od starożytności, ale być może pod inną nazwą. Jest to kwestia, która będzie wymagała dalszego badania. No i ostatni wpis, jaki posiadamy. Może ostatni w ogóle. Dokonałem zdumiewającego odkrycia podczas ostatniej wyprawy w odmęty korwiańskich tekstów. Podczas zwiedzania ogromnej kolekcji Biblioteki Miejskiej w Korwanie na krótką chwilę uwolniłem się spod nadzoru administratorów i znalazłem drogę do zamkniętego archiwum. Wśród archiwalnych aktów urodzenia niektórych z najbardziej prestiżowych korwańskich rodzin, w tym kilku wstępujących, odkryłem zbiór tekstów, które zdają się rozbijać niektóre z podstawowych założeń wiary, kluczowych dla życia tutejszych ludzi. Jakiś heretyk ogólnie, pewnie stał się dla nich jakimś heretykiem. Spora liczba stron została poważnie uszkodzona, jakby jakiś nałożony na nie czar próbował gwałtownie je unicestwić. O dziwo, sam pergamin wydawał się nowszy niż niektóre zapiski, które widziałem. Być może został dołożony dużo później. Fragmenty, które zdołałem odczytać, malowały bardzo odmienny opis wczesnych lat korwańskiej wiary. Sam Korwak został tu okazany jako uzurpator, zdobywca królestwa, którego sam nie stworzył. Nie jest do końca jasne, czy Korwak, o którym dziś mówi się, że jest nawet tym samym, który został opisany w tych tekstach, czy też jest to imię nadane władcy nadprzyrodzonego tronu. Inną ciekawostką był opis powstania w związku z takim przejęciem władzy zainspirowanymi przez tworzenia i do... Jeszcze raz, przeczytam ten akapit. Inną ciekawostką był opis powstania związanego z takim przejęciem władzy zainspirowanymi przez tworzenie, przy tworzeniu i destrukcji, w które wpadli nieszczęśni wierni. Dziwnie to jest w ogóle pisane. Niestety, zanim udało mi się ukończyć analizę tekstu, jeden z administratorów odkrył moją obecność w zamkniętym archiwum i natychmiast wypędził mnie z budynku. Ta odrobina, którą udało mi się przeczytać, prowadzi do niepokojących wniosków. Czy władza Korwaka ma upaść tak jak wcześniej? Jeśli tak, czy to samo zniszczenie pochłonie tych ludzi? Szkoda, że nie mogłem spędzić więcej czasu z tymi tekstami, bo stanowiłyby one fantastyczną
kulminację moich badań nad pochodzeniem wiary Korwan. Niestety, muszę przygotować się do opuszczenia tej krainy i chociaż wiele się nauczyłem, jestem pewien, że ukryta jest tutaj wiedza do badania na całe życie. Oddanie i rozgrywki ludzi Korwan okazały się jednym z najbardziej fascynujących badań, jakie miałem okazję prowadzić. Ja jest, jakiś fanatyk. Dobra, to teraz lecimy te... Już mam dosyć, ale to jeszcze nie koniec. Tak ogólnie to teraz zauważyłem, że 1 200 000 monet nazbierałem. Podczas całej tej gry. No i kupę kasy wydaliśmy jeszcze w międzyczasie. Dobra, lecimy dalej. Ostatnie słowa Haroda. Tucha, ten pajęczy syn. To on dał mi torbę z tą pieczęcią. To już są teksty, jeśli chodzi o te pieczęcie właśnie. I te ostatnie dwa nasze odcinki, gdzie tam podróżowaliśmy do grobowca. To on powiedział, że służyłem mu wiernie przez te wszystkie lata. To on nakazał, bym wrzucił tę przeklętą rzecz do wnętrza paszczy. I to ten sam szakal, gdy zbliżyłem się do krawędzi, bez ostrzeżenia walnął mnie w plecy. Czyli to było w tym paszczy, ta pierwsza pieczęć, którą znaleźliśmy, to była w tej paszczy tego smoka, znaczy tego stwora, o którym tam już czytałem dzisiaj. No i to znajdowaliśmy prawdopodobnie w tym samym miejscu. Musiałem stracić przytomność. Gdy doszedłem do siebie, nad głową nie było już nieba. Godzinami włóczę się we wnętrzu tego przeklętego stwora i wszystko tu wygląda identycznie. Nie sposób zorientować się, gdzie jestem, ani wytyczyć drogi do wyjścia. Musi być sporo prawdy w legendach o tej bestii. Olbrzym obejmuje swym cielskiem ponoć całość płaskowyżu. To coś jak labirynt, tylko żyje i wije się jak robal. A jaki smród? Niech ciemność o nocy ogarnie ten odór, niczym wymiociny, co tygodniami bulgoczą pod pustynnym słońcem. Swego czasu spostrzegłem, że niektóre z pomieszczeń wypełnione są obrzydliwą zieloną mazią. Tam z kolei smród jest wprost nie do wytrzymania. Od tamtej pory omijam je jak zarazę. Kolejne. Ostatnie słowa. Zostałem zmuszony, aby wstrzymać mą eksplorację. Straciłem zupełnie poczucie czasu. Powietrze jest tu zbyt rozrzedzone, by kontynuować marsz. Znalazłem miejsce najmniej okraszone wilgocią i ułożyłem się do snu. Nie wiem, jak długo spałem, ale zbudziło mnie stado grubych czerwi, które obryzgiwały moje ubranie czymś kleistym, niczym pajęcza sieć. Moja skóra swędzi i parzy w miejscach niezakrytych przez strój. Drżę na myśl o tym, co by się stało, gdybym się nie zbudził na czas. Czy zostałbym pożarty we śnie, podczas gdy me zmysły zostały stępione przez opary tej dziwnej mazi? Te obrzydliwstwa wycofały się, gdy wydobyłem miecz z pochwy, ale dobrze wiem, że są niedaleko. Nie spieszy im się widać, by zakosztować swej strawy. Przez całe życie myślałem, że ma bezwzględna lojalność wobec Tuły zaowocuje sławą i chwałą w rankach co najmniej strażników świątynnych. Może jakoś zraziłem do siebie kapłanów, ale jak? Nie przychodzi mi na myśl nawet jedna rzecz, która dałaby mi powód, by ukarać mnie w ten okrutny sposób. Chyba że taki los czeka wszystkich, którzy znajdą lokację tych pieczęci. Znają lokację tych pieczęci. A jak dotrzymać tajemnicy pomiędzy dwoma? Jeden musi zabić drugiego. I ostatnie zapiski. Pewnie zginął. Znaczy zginął na pewno. Moja skóra piecze i swędzi, ale muszę powstrzymać się od drapania. Te czerwie sprawiły, że moje mięso stało się miękkie, niczym rozgotowany drób. Moje ubranie gnije, a zbroja rozpada się na pordzewiałe kawałki. Włosy lecą mi z głowy. Wygląda na to, że ten potwór powoli trawi mnie godzina po godzinie. Nie mogę sobie pozwolić na zwłokę. Muszę znaleźć wyjście, zanim całkiem wyzionę ducha. A kiedy wydostanę się z tego piekła, podeżdżę mu gardło jak psu. Wiem, gdzie Tuła planuje zabrać drugą pieczęć. Zaczaję się w cieniu tej przeklętej fortecy i będę czekał. Zużywam na to ostatki oliwy i widzę, jak płomień pochodni migocze lekko na wietrze. Aby wydostać się z jaskini, należy udać się w kierunku, który wskazuje płomień. Na świetliste oblicze rana zemsta będzie moja. Nie wiem, czy on przeżył, czy nie przeżył. Raport Tuła, tutaj jest jeszcze i to będzie ostatnie. Ucieczka magów. Takie jeszcze coś było. Świat wokół nas jest kłamstwem, uknutym przez zło kapłanów. Sami jesteśmy zwiastunami prawdy w zrujnowanej rzeczywistości. Zrazach wiecznej nocy. Margonet może otworzyć nam oczy na prawdę, ale szepty otworzyły nasze serca na ostateczne rozwiązanie. Wije się na zewnątrz i wewnątrz, a czarne macki wiecznej nocy kołyszą do zniszczenia wszystkiego. Flety rozpaczy śpiewają chórem, a my sami tańczymy do ich błogiej melodii. Zdrajcy przychodzą teraz po nas, ale jeszcze nie widzieli piękna otchłani. Ale to dostrzegą, wszyscy to zrobią. Nawet gdy zbliża się koniec naszych śmiertelnych form, szepty
Morgoneta, przepraszam, cały czas mówię Margoneta, nie wiem dlaczego, Morgoneta, emanują z naszych umysłów. Zostaliśmy oszukani, bo Morgonet wykuł nie pierścienie, ale 7 kłamstw. Jego pierścień został stworzony potężniejszy niż cała reszta. On jest pierwszym, który doprowadzi nas wszystkich do otchłani i tym, który z nas z niej na powrót i tym, który z nas z niej na powrót sprowadzi. Przychodzą, przychodzą. Niech rozpocznie się refren fuzji, niech wszyscy usłyszą szepty, bo na końcu wszystkiego powstaje tylko otchłań. Dziwnie to też było napisane. Tutaj tego nazbierałem 3 w międzyczasie, bo tam powtarzałem oczywiście ten grobowiec. Tak samo tutaj jest 2 strony. Okej, raport Tua. Kiedy przyszło wezwanie, by przedyskutować to, co zaszło w ogrodach Hatepa, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. To było kiedyś miejsce uroczystości i kultu. Wciąż pamiętam, kiedy mój ojciec zebrał mnie po raz pierwszy, by zobaczyć kolorowe latarnie na nocnym festiwalu. W hołdzie dla Atepa, który nigdy więcej nie zobaczy światła ran. Lecz ta ciemność jest tak wypaczona, że aż poza zasięgiem zrozumienia. Wielki Mak wypaczył kult Atepa w coś nie do poznania, a Wezyr wydał najpoważniejszy wyrok egzorcyzmy przez ogień. Na jego rozkazy wyruszyłem ze świtą kapłanów i strażników świątynnych z wielkiego miasta Korwan. Oczyściliśmy te herezje i wszystkich, którzy odważyli się sprzeciwić wierze Korwanu. Druga część. Stajemy przed bramami ogrodu Fateb i natychmiast otacza nas przeczucie zła. W powietrzu unosi się smród, którego nie mogę opisać, które nie mogą opisać śmiertelne zmysły. Wielu już uciekło z tego splugawionego miejsca. Ci, którzy mieli mniej szczęścia, już ulegli szaleństwu i wymagali uwolnienia w objęcia śmierci. Nasze rozkazy były jasne. Żaden ślad zepsucia nocy nie ucieknie z tej doliny. Z ciężkim sercem robimy wszystko, co jest konieczne dla dobra mieszkańców Korwanu. Im bardziej zbliżamy się do dworu Trzech Króli, tym dziwniejsze stają się widoki. Mężczyźni są niespokojni, a konie się płoszą. Pozostałą część podróży trzeba będzie przebić pieszo. Okej. Kolejna strona, ten troszeczkę dłuższy. To, co znaleźliśmy w ogrodach, przeczy zrozumieniu. Słowa zawodzą na widok skali deprawacji. Sama ziemia została pochłonięta przez nicość. Rozdmuchiwane piaski spadają ze strzaskanych krawędzi i znikają w otchłani za nimi. Kilku mężczyzn zbuntowało się na ten widok. Ich poranne racje żywnościowe zmieszały się już z nieznośnym gobelinem wymalowanym przez heretyków Morgoneta. Znaczy się, wymiotowali się. Przepada też miejscowa przyroda. Stwory nocy, które byłyby naturalnym widokiem w każdej innej części zagłębia, są tutaj zniekształcone i zagubione. Pazurami próbują uciec od szaleństwa nowej rzeczywistości. Nie mam wątpliwości, że popadlibyśmy w podobne szaleństwo, gdybyśmy pozostali tu zbyt długo. 7 kompanów w szaleństwie Morganeta było doskonałym przykładem tej utopii. Gdy się zbliżyliśmy, mogliśmy usłyszeć, jak paplają dziwnymi językami. Stali wokół zgromadzonych ludzkich kości, jakby intonowali rytuał. Emanowała z nich mroczna aura, która przypominała pustkę rozdzierającą to miejsce. Nie ryzykowaliśmy. Jeśli magowie wykonywali zaklęcie najlepiej by nie kończyli go w naszej obecności. Znacznie przewyższaliśmy ich liczebnie, mając nawet kilku strażników świątynnych wśród nas, a pomimo tego, że mieliśmy element zaskoczenia, tutaj też jest błąd, surowa moc zaprezentowana przez tych zdrajców była zdumiewająca. Przewaga moich ludzi zniknęła w jednej chwili. Pozostali zostali rozerwani przez wygłodniałe macki. Ostatecznie w świetle nadprzyrodzonego słońca triumfowaliśmy. Jakaś część ciemności, w którą wpadli ci głupcy, została zniszczona przez ogień, a ich opuszczone dusze uwięzione przez kapłanów. Sądzę, że one nie zaznają spoczynku. Śmierć nie zaoferuje im uwolnienia od koszmaru, który stworzyli. Choć to małe zwycięstwo, to przynosi nam trochę pocieszenia. Wszyscy wiemy, że większe zagrożenie wciąż czeka głębiej w Królestwie Nocy. Wielki Mak Morgonet wciąż żyje. Wciąż żyje do samego końca, do tej pory, bo nie byłem go w stanie w żaden sposób zabić. Okej, raport Tua, 4 część. Wrogość można wyczuć tak głęboko w otchłani. Czujesz to w powietrzu jak dręczący cię szept. Powolne ostrze dotykające nerwów, widziałem to w oczach mężczyzn. Zmrużone spojrzenia, blade i szeroko otwarte oczy. Ostatniej nocy cały obóz obudził upiorny wrzask. Jeden z moich kapłanów wykrawał własne ramię jak golonkę i krzyczał na robale pod skórą. Kilku innych odeszło bez słowa,
od swoich dowódców. Nigdy więcej ich nie widzieliśmy. Kolejna tragedia uderzyła w nas, gdy zbliżaliśmy się do ołtarza Margoneta. Jeden ze strażników świątynnych, potężny konstrukt poświęcony nadprzyrodzonemu słońcu, nagle upadł. Gdy nieziemskie macki owinęły się wokół jego nóg, kilku moich ludzi podeszło, by zbadać sprawę, ale znaleźli się na łasce naszego kompana. Strażnik ponownie wstał, ale jego oczy nie świeciły już blaskiem ognia świątyni. Zamiast tego były czarne jak z otchłani, przejęte przez tę ohydę, która zagroziła, że pochłonie nas wszystkich. Ci, którzy byli najbliżej strażnika, polegli pierwsi, rozczłonkowani na pół przez potężną halabardę. Kilku innych zamieniło się w popiół, gdy maszyna wypuściła moc otchłani. Jak na ironię, to właśnie błogosławieństwa nadprzyrodzonego słońca doprowadziły do zguby tego strażnika. Z ognistą runą wypisaną w powietrzu. Zepchnąłem strażnika na krawędź otchłani, a kilku naszych magów wysadziło go zaklęciami i posłało w tę samą pustkę, która go teraz kontrolowała. Jeśli takie zepsucie może pochłonąć nawet naszych najpotężniejszych strażników, to na światło rana musimy się spieszyć. No i nauki Morgoneta to są ostatnie dwa wpisy. To jest prawdopodobnie niedokończone, może był jakiś trzeci, ale no mówię, nie znalazłem. Bracia i siostry Księżyca, błagam, posłuchajcie. Podobnie jak ja, z pewnością odczuwacie brak ciepła nadprzyrodzonego słońca na naszych ziemiach. Kapłani mogą temu zaprzeczyć. Wezyr może odtwarzać sceny na schodach świątyni, ale wszyscy znamy niezaprzeczalną prawdę. Lud Korwan został porzucony pod naporem niebiańskiej zasłony przez zobojętniałego Boga. Ale czy będziemy stać bezczynnie, gdy nasi wrogowie się do nas zbliżą? Oczywiście, że nie. Bracia i siostry, jesteśmy ludźmi Korwanu. Nasza stal jest potężna, a nasza wiedza o magii jest nieporównywalna z niczym. Dołączcie do mnie w ogrodach Ateb. Rzućmy kajdany kapłanów siedzących na ich złotych tronach w mieście Korwan. Utkamy nową przyszłość z gobelinu losu, wykutą własnymi rękoma, a nie kaprysami zmiennych bogów. No i ostatni tekst. Nie lękajcie się, moi magowie. Chociaż możemy zgłębiać nieznane, nie robimy tego na ślepo. Tutaj w ogrodach Ateb tęczówka nocy pozwala nam spojrzeć na gobeliny poza nią. Zobaczcie, jak gwiazdy kurczą się i blakną na brzegach. Doświadczajcie sposobów, w jaki nienasycona ciemność pożera to, czego dokonali bogowie. Nie lękajcie się, moi magowie. Chociaż możecie zgłębić nieznane, nie robimy tego na ślepo. Tutaj w ogrodach, no i znowu jest wszystko powtórzone. Nie mylcie jednak mojego entuzjazmu z pochopnym działaniem. Konieczne jest zachowanie ostrożności nie tylko dla integralności naszego przymierza, ale też po to, aby uchronić się przed wścibskimi oczami kapłaństwa. Aby każdy z nas wiedział, że nie jesteśmy sami, wykułem dla nas 8 pierścieni. Te klejnoty posłużą nie tylko jako symbol wiążący nas w tym zadaniu, ale będą nas bronić przed niechcianą uwagą zarówno naszego świata, jak i spoza niego. Przeczytałem wszystko za jednym zamachem. Normalnie trochę czasu to zajęło. Muszę przepłukać jeszcze gardło na chwilę. No i będziemy powoli kończyć. Nie zrobiłem gwałtownie trzech rzeczy. Nie pokonałem Morgoneta oczywiście. Nie dotarłem do 15 skorupy. To jest wszystko wykonalne. Z czasem. I nie zabiłem tego jednego bossa. Teraz sobie przypomniałem, że tego jednego bossa gdzieś, nie, to było gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj nie zabiłem. To podchodziłem do niego dwa razy i mnie rozwalił. Do niego też jeszcze kiedyś wrócę. Zostajemy w miejscu, w którym zaczęliśmy ogólnie przygodę. Tak wygląda moja postać, tak wyglądają statystyki. To jeszcze mogę sprzedać, bo to jest niepotrzebne. Proszę bardzo. Tyle złota nazbierałem. Tak wygląda postać. Zaraz jeszcze zobaczymy ją na dużym ekranie ogólnie. 74 poziom nabiłem, no 75 już się nie udało. Poszliśmy oczywiście w czarodziejkę, w arkanistkę i tutaj w grenadiera. Ten grenadier to taki był trochę na wyrost. Pokazało się, że jak przeszliśmy na topór, to ten grenadier, przestałem go rozwijać ogólnie rzecz biorąc. Drzewka arkanistki na sam koniec wygląda w ten sposób. Oczywiście wbijając następne levela jesteśmy w stanie je rozwijać dalej. Ale na zakończenie wygląda tak. Tu poświęcenia, te konstelacje też, które kilka zostało użytych. Jeszcze dwa punkty zostały dostępne, których nie rozdysponowałem już nigdzie. W statystykach obrażenia jednym ciosem to jest ogniste uderzenie, mrożący rozbłysk, siła ataku. Taka postać
Regeneracja zdrowia, no tutaj wszystkie statystyki. Statystyki postaci. Bonusy do przywołańców. No i tu jest obrona. Odbicie. Statystyki postaci. Poziom przedmiotów 60. Czas w grze. To jest 3 dni, 4 godziny. Ja jakoś tak, no 87 godzin w tym momencie jest Steam naliczył. Zabitych potworów 57 436 potworów ubiłem. Zabicie czempionie 833. Największe obrażenia 40 416. Największa ilość obrażeń, które twoja postać otrzymała od przeciwnika jednym ciosem. Zgony 74 razy padłem. Tyle razy niestety umarłem. Tutaj najpotężniejsi przeciwnicy, jakich zabiłem, no to manifestacja Korwaka, czyli główny, ostatni boss, drugiego dodatku. Tak to wszystko wygląda. Dobra, teraz wyjdziemy sobie do menu. Wyjdziemy sobie do menu. Tak wygląda moja postać w tym momencie. Całkiem spoko. I cóż, no... Kończymy Grimdawna, który jest bardzo, bardzo, bardzo fajną grą. Polecam wszystkim, którzy nie grali i którzy mają ochotę zagrać, polecam jak najbardziej, bo gra się bardzo, bardzo fajnie. Moje plany na najbliższą przyszłość to dokończyć Sniper Elite 5, bo zostawiłem takie rozgrzebaną gdzieś tam dawno temu i chcę wrócić do tej serii i dokończyć tę serię na kanale. Chcę też bardziej skoncentrować się na ogrywaniu gier na live'ach, czyli będzie więcej live'ów z kamerą, tak jak już zacząłem to robić. Będą live'y na pewno ze SnowRunnera, który mi się bardzo podoba, będą live'y z Titan Quest'a, którego ogrywam na padzie. Będą live'y prawdopodobnie z Talizmana, jeśli znajdę na to czas, bo byłem o to proszony. No i Euro Truck, American Truck, to są podstawowe gry, które zamierzam ogrywać w najbliższym czasie. Grimdawn wrócę, na pewno wrócę jeszcze do Grimdawna, nie wywalam go z dysku oczywiście, na pewno jeszcze wrócę do Grimdawna, postaram się ogrywać go dalej i no, rozwijać tę naszą postać, tę konkretnie, tylko przeszedłem na kuszę, tak jak mówiłem, nie zostałem przy tym toporze, chociaż dobrze mi się walczyło toporem przez ostatnie kilkanaście odcinków. Także tak wygląda cała seria z Titan Questa, która właśnie... Titan Questa. No i na koniec walnąłem Babola. Tak wygląda cała seria z Grimdawna. Wszystkim dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pozostałych serii na moim kanale. Zapraszam do nowych serii. Zapraszam na live'a. Do udzielania się w komentarzach na live'ie. Tam możecie mnie zobaczyć, bo odpalam kamerę. Inne serie, tak jak mówię, Sniper Elite 5, jeśli kogoś interesuje, to zapraszam, będą się odcinki pojawiały. A na dzisiaj uważam, że Grimdawn został jako seria szczęśliwie, nieszczęśliwie, no bo nie zabiłem ostatniego bossa, którego chciałem, ale szczęśliwie zakończona. Także jeszcze raz, zapraszam na inne moje serie. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!